Pogodne sobotnie popołudnie na boisku w Gniewomierowicach odbyło się czwarte już kartoflisko. To impreza plenerowa, która co roku przyciąga najwybredniejszych smakoszy potraw z ziemniaka. Pomysł zrodził się z tego bardzo banalnego powodu. Otóż miejscowość, w której jest kartoflisko, czyli Gniewomierowice, są swoistym zagłębiem ziemniaczanym. Jak widzicie Państwo, impreza odbywa się wśród pól, na których właśnie skończyły się wykopki. A jak tegoroczne zbiory? Ziemniak jest rośliną okopową i okopowe miały sprzyjające warunki klimatyczne. Dosyć dużo opadów, a tutaj są też w okolicy urodzajne ziemie, w okolicy Gniewomierowic, więc i ziemniaki, i buraki mają się dobrze w tym roku. Gmina ta ma charakter rolniczy, więc organizatorzy imprezy chcieli świętem ziemniaka uczcić zakończone wykopki, a zarazem kontynuować tradycje rolnicze. W razie towarzyszą dwa konkursy, takie najważniejsze. Jest to konkurs na najładniejszą, na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka oraz konkurs na stoisko wystawowe Rad Sołeckich Stowarzyszeń. W tym roku Miłkowicki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przyjął kilkanaście zgłoszeń na najsmaczniejsze dania z ziemniaka. Nowością w tym roku na kartoflisku był pojedynek kulinarny stowarzyszeń. Ten pojedynek miał na celu usmażenie w ciągu 30 minut jak największej ilości placków ziemniaczanych. W tym roku na kartoflane święto przybyły reprezentacje z Goślinowa, Grzymalina, Kochlic, a także sołectwo Pątnówka, sołectwo Ulesie Lipce, Rzeszotary i oczywiście gospodarze, czyli Gniewomierowice. Spotykamy się na czwartym kartoflisku. Co przygotowaliście tym razem dla przyjezdnych? Są przede wszystkim pierogi po góralsku, jest zupa gulaszowa, są różnego rodzaju ciasta, kapusta zasmażana, jak widzimy rożno, kiełbaska, kaszanka. Interesują mnie te pierogi po góralsku. Właśnie, proszę powiedzieć, jaki to jest przepis, co decyduje o tym wyjątkowym smaku? O tym wyjątkowym smaku przede wszystkim dobre ziemniaki, kiełbasa dębowa, boczek, chrzan. Wszystko. Przy stanowisku gospodyń z Gniewomierowic nie sposób było przeoczyć wielkich ziemniaków. One pochodzą właśnie od Was? Tak, te ziemniaczki pochodzą właśnie ze wsi Gniewomierowice. Ona słynie przede wszystkim, bo praktycznie każdy gospodarz u nas uprawia ziemniaczki. No i takie piękne okazy mamy też od gospodarza. Od czego zależy, żeby właśnie ziemniak aż do takich rozmiarów urósł? No chyba od miłości gospodarza do pola. A walory smakowe? Czy taki duży ziemniak jest tak samo smaczny jak ten średni i mały? Tak, tak, tak. Nie ma żadnej różnicy, czy jest ziemniak duży, czy jest ziemniak mały. On jest po prostu taki sam. Z Gniewomierowic przenosimy się do stanowiska Goślinów, koło gospody Awatarki. Potrawy same wykonałyśmy. Głównie są potrawy z ziemniaka. Są gliny po królewsku, gołąbki kresowe, to takie ziemniaczane, cepeliny. No wszystko praktycznie, co można z kartofla stworzyć. Gliny to może koleżanka opowie, bo robiła. To są placki ziemniaczane z nadzieniem mięsnym. I w sosie do tego. Jeszcze do tego jest sosik pieczarkowy. Są też te gołąbki kresowe, no to jest starty ziemniak, do tego jest kiełbaska i kasza gryczana, tak jak kiedyś robiono. Mamy też kiszkę ziemniaczaną, co jest rzadkością, to jest właśnie ziemniaczane nadzienie w środku kiszce, tak jak kiełbaska. Cepeliny są coś w rodzaju kopytek, tylko że są z nadzieniem mięsnym i są dość duże, płaskie takie. Oprócz konkursów kulinarnych są też konkursy wizualne i właśnie Wy. Zaciekawiły mnie te ludziki. Jak one powstały? Kto je robił? Ile czasu potrwało zrobienia? Zrobienie takich tych ludzików 3 dni trwało. Myśmy zbierały te warzywka, a takie dzieci i Ela, nasza taka pani, to właśnie wszystko robiła. Kolejne specjały przyjechały w ten dzień na gniewomierowickie pola z Grzymalina.
Największą popularnością wśród odwiedzających kartoflisko cieszyła się właśnie grzymalińska rolatka ziemniaczana, a wszystko to pomysł pani Wandzi. To jest danie bardzo proste, niekosztowne, na waflu, ziemniaczki, pieczareczki, żółty serek, zawijane, panieruje się w jajku, w bułce tartej, obsmażane, bardzo dobre, polecam, do czerwonego barszczyku. Kolejna ciekawostka kulinarna przyjechała z Ulesia. Podstawa to jest ten właśnie tajemnica umora, która się składa z ziemniaków, jajek, margaryny i marcypana. Oprócz tego mamy do podania ciasto ziemniaczane i bardzo dobry jest tort ziemniaczany typowo, a reszta to są flaczki i inne potrawy. Warto dodać, że ciasto z ziemniaków bez dodatku mąki było tak samo smakowite jak te tradycyjne. Oprócz konkursów kulinarnych na czwartym kartoflisku jest także konkurs wizualny na stanowiska właśnie. I wasze stanowisko wyróżnia się na tle innych, wszystko za sprawą tych scenek rodzajowych, które tutaj widzimy. Skąd pomysł, no i właśnie jak to się stało? Pomysły się rodzą u wszystkich, zbieramy to, później jakoś tworzymy razem. I jeszcze pani chce powiedzieć, że przez te 3 edycje kartofliska mieliśmy zawsze pierwsze miejsce. Także mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. A skąd pomysł właśnie na taką stękę? Ja ją wymyśliłem tak naprawdę z tym stolikiem. Robiłem porządki na strychu, wie pani co, znalazłem stolik, telewizor i tak wpadło i jest. A te 2 osoby, które tu siedzą, to kogo one przedstawiają? No to są mieszkańcy naszej wsi, którzy oglądają właśnie wieści gminne telewizji. Impreza jak co roku cieszyła się dużym powodzeniem. Każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie, bo oprócz ziemniaczanych specjałów można było zobaczyć pokazy taneczne i artystyczne, a wszystko to z muzyką, która w ten dzień robiła dodatkowy klimat. Stoiska wystawowe przygotowane przez poszczególne miejscowości kusiły najrozmaitszymi daniami i produktami lokalnymi. Na pewno nikt nie mógł powiedzieć, że wyszedł z kartofliska głodny. Chętnych na dania z najbardziej polskich, z polskich warzyw, czyli ziemniaków, nie brakowało. A dlaczego warto było tu przyjechać? Ja bardzo chętnie przyjeżdżam na tę imprezę i kibicuję, bo uważam, że potrzebujemy wokół Legnicy takich miejsc, gdzie można fajnie spędzić weekend, żeby móc przyjechać z rodziną, pospacerować, odpocząć, też zjeść dobry posiłek i to na kartoflisku jest. To jest chyba najlepszą imprezą w naszej gminie. Bo jest dużo ludzi, dużo zainteresowani i naprawdę się rozkręca. Jest to 4. edycja, warto się wystawiać, promujemy naszą wioskę. Dziewczyny wykonały przepiękne dekoracje, pracowali wszyscy. Dzieci wykonały te ozdoby, co tu są na stole, pomagały też mamom, także cała wioska jest zaangażowana. Integrujemy się dzięki takim spotkaniom. My to bardzo lubimy, to jest raz, podoba mi się. Jak zawsze, to nie jest nasz pierwszy taki występ. Także przyjeżdżamy na wszystkie festyny, które się odbywają tutaj na terenie gminy i nie tylko na terenie gminy. Po co tutaj przyjechałyście? Po prostu, żeby się zaprezentować, żeby troszeczkę pokazać, że wieś także potrafi wszystko robić i działać wspólnie razem ze wszystkimi wsiami. Bardzo fajne imprezy, jednoczą ludzi, wszystkich, w ogóle sołectwa też jednoczą. Poznajemy się bliżej, jest naprawdę superowo. Atmosfera jest bardzo fajna, miła, pogoda dopisała też. W 4. edycji kartoflanej imprezy w konkursie na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka zdobyło stowarzyszenie Patataj Patataj za patatajkę ziemniaczaną. Zaś bezkonkurencyjne okazały się gospodynie z Goślinowa koło gminy Awatarki. Sabina Ilnicka i Ewa Głaz upiekły w pół godziny 36 placków ziemniaczanych. I na koniec pytaliśmy gospodarza imprezy, czy bez ziemniaków da się żyć? Chyba się wychowałem też na tych ziemniaczkach jednak. Pod każdą postacią lubię, pod każdą. Bardzo lubię placki ziemniaczane, ale też bardzo lubię ziemniaki w mundurkach na przykład, z masełkiem, z solą. No to są takie smaki też dzieciństwa. My też polecamy ziemniaki, bo wbrew pozorom 100 gram ziemniaka to tylko 77 kalorii. Poza tym są sycące, wystarczy zjeść ich niewiele, by zaspokoić głód. Odpowiednio przyrządzone nadawać się będą nie tylko na spotkanie przy ognisku, ale także podczas wytrawnej kolacji.
Odliczamy dni do następnego kartofliska, by znów dogodzić podniebieniu smakołykom, jakich na co dzień nie znamy.